Dzień dobry, Arminiu z tej strony. Zapraszam na kolejny odcinek poświęcony lidze polskich młotków w grę Total War Warhammer 2. Dzisiaj mam dla was mecz Irena i Hadeka z Ligi Cesarskiej. No i widzimy, że tutaj Iren chyba bardzo lubi tych bastylodonów z słonecznym kryształem, no bo właśnie wziął tę jednostkę, jak widzicie, i już się domyślacie, że gra właśnie jaszczuroludźmi Iren przeciwko mrocznym elfom Hadeka. I przechodzimy do omówienia buildów. Mamy tak. Pierwsza linia to przede wszystkim kohorta skinków z oszczepami, 4 oddziały. Do tego jeszcze jeden oddział wojowników Saurusów z tarczami i 2 bastylodony z kryształem słonecznym. Dalej mamy też Saurusy, z tym, że jedne to Saurusy z tarczami, a drugie to Saurusy z włócznicy Saurusów z tarczami. Kapłan skinków z magią bestii, z przywołaniem Cygora, zdaje się tylko. Nie, i z nieprzeniknioną skórą panna, która daje odporność fizyczną i prędkość. Okej. Okay. Lordem jest Kroggar, rzecz jasna, z ręką bogów. No i tutaj mamy jeszcze oddział włóczników na zimnokrwistych. Tu też 2 oddziały schowanych w lesie tych właśnie jednostek. I tu jeszcze mamy kameleony skinków schowane w lesie, które mają, rozumiem, od tyłu tam zrobić w pewnym momencie wjazd. Dobra, co ma Hadek? Hadek tu ma w wangardzie 2 oddziały jeźdźców mroku z kuszami powtarzalnymi. Tu z kolei ma biczownicze rydwane ścigaczy. Tu w lesie schował sobie rycerzy na zimnokrwistych. No i to by było tyle, jeśli chodzi o takie mobilne jednostki. Dalej mamy już jedną balistę rozpruwaczy. Potem mamy włóczników grozy, 4 oddziały. 2 oddziały czarnej straży z Nagarondu. I lorda, którym jest, jak mniemam, Malekith, tak jest, na smoku swoim ulubionym z kradzieżą dusz tylko. Tak jest. No dobra, jak kradzież, to kradzież. Kradzież dusz. No i gramy na mapie obrzeża Altdorfu, czyli pod tym słynnym miastem ludzi z frakcji Imperium. Tak, jest to należąca do Imperium miasto. Altdorf. Jeśli mnie nie myli pamięć, bo jak wiecie, lore Warhammera jest mi obce. Hadek chyba zdecydował się wycofać dokładnie jeźdźcami, bo zobaczył, gdzie się ustawił swoją armią Iren, swoich jaszczuroludzi i pewnie, no cóż, nie chce ryzykować utraty tak wartościowych jednostek, jakimi są jeźdźcy mroku. Tym bardziej, że one już dostały chyba z Bastylodona albo z czegoś innego. Bastylodon stara się ostrzeliwać tym swoim super takim magicznym pociskiem Malekita. No i to jest dobry cel dla Bastylodonów. No i Hadek musi się ruszyć troszeczkę, żeby w zasięgu jego balisty znalazły się jednostki Irena. No tutaj widzimy, że dotąd jest zasięg, tak? O, tu jest zasięg. Więc za chwilę będzie mógł strzelać sobie. Bastyladon się nie przejmuje, strzela w jednostki, które znajdują się w lesie. Nawet coś tam porobił. No i chłopaki idą do przodu. Trochę przyspieszę, bo zanim do siebie tutaj dojdą, to wiecie, minie trochę czasu. No i dobra. Przywołana mantykora przez kapłana skinków. Gdzie ona będzie chciała zlądować? Czyżby na baliście rozpruwaczy? Pewnie tak. No teraz nawet Hadek odsunął troszeczkę swoją piechotę, chociaż tu dobiega już czarną strażą z Nagarondu, ale no swoje już pewnie mantykora i tak zrobi. No i się rzuciła na te balisty biedne. Elfickie. Ale straż z Nagarondu już łapie dziką mantykorę. I tu widzimy, że jeszcze Iren podsyła jednostkę kamelonów, skinków, która pewnie też będzie miała zadanie, żeby pomóc mantykorze i całą ekipę z balisty rozpruwaczy dojechać.
Z tym, że Hadek, pamiętajmy, no niepotrzebny ten ostrzał w Mantykorę, bo ona już i tak znika. Ale Hadek może tutaj wjechać swoimi rydwanami. W zasadzie. I to nie byłby głupi pomysł. No, Mantykora się, widzę, wkurzyła, jest poza kontrolą i rzuciła się na Czarną Straż z Nagarondu. No ale tutaj naprawdę ona zaraz zniknie, więc już zniknęła. No i pytanie, czy te kameleony z Kingów, w ogóle zobaczcie, kameleony z Kingów się rzuciły do walki w zwarciu. Chyba tylko po to, żeby na chwilę jeszcze tę balistę rozpruwaczy zatrzymać. Co się dzieje tutaj na flance leśnej, że tak nazwijmy to. A włócznicy na zimnokrwistych rozumiem, że chcą pokonać kuszników. Ale są tutaj na szczęście już rycerze na zimnokrwistych. Co prawda mało HP mają i przegrają pewnie z włócznikami, ale dadzą czas, żeby Hadek mógł strzelać sobie we włóczników na zimnokrwistych. Malekit, zobaczcie, zleciał na Bastylodona, ale został złapany przez włóczników Saurusów z tarczami, przez kohortę Skinków i przez, co najważniejsze, przez Kroggara. I zobaczcie, został już zaorany, raczej się nie wzniesie do nieba. I kradzież dusz też mu dużo nie dała, którą rzucił. Tak więc no, jeśli Malekit zostanie, tak, zostanie stracony, to myślę, że już jest GG. Bo to ogromna siła bojowa, tak? Lord na smoku. No i Hadek właściwie teraz już jest w sytuacji podbramkowej. Nic mu nie da nawet to, że się tutaj obroni przed zimnokrwistymi. Balista też jest, została pokonana. Iron ma właściwie wszystkie atuty w grze, bo ma swoją armię całą praktycznie nieruszoną, no z wyjątkiem tak włóczników na zimnokrwistych dwóch oddziałów, ale resztę ma. Ma kapłana Skinków, ma Kroggara, ma Bastylodony, które będą teraz niemiłosiernie ostrzeliwać jednostki Hadeka, więc no... To zlecenie właśnie smokiem, zobaczcie, tutaj w tym miejscu mniej więcej to miało miejsce. W tym miejscu się zdarzyło. No nie było szczęśliwe dla Hadeka, tak? Bo zobaczcie, Malekit był osamotniony. Nie miał wsparcia, a w pobliżu ogromnych sił Irena zlądował. I nie opłacało się w sumie, jak widzimy. Tak więc następnym razem pamiętajcie, uważajcie, gdzie zlatujecie swoimi smokami. W jakie miejsca, tak żeby ktoś ich przypadkiem nie schwycił jednostkami takimi jak na przykład właśnie włócznicy, które mają bonusy do walki przeciwko dużym wrogom, plus jeszcze, nie wiem, inne jednostki, tak, i ten smok po prostu zostanie wam pokonany, zabity i stracicie ogromną siłę bojową i pieniędzy, ile? No przecież smok nie jest tani. Okej, okay, z tego co widzę, to Bastylodony sobie poradziły z jeźdźcami mroku, z kuszami powtarzalnymi. To znaczy ten Bastylodon sobie poradził. A drugi gdzie jest? Tutaj, okej. Okay. No tak, włócznicy grozy przez Saurusów jak najbardziej zostaną pokonani. Mantykora kolejna przyzwana. Zobaczymy, co będzie ścigać. No tak naprawdę troszeczkę mogą te rydwany coś porobić i straż z Nagarondu. Ale przy tak zatrważającej i potężnej przewadze liczebnej sam nie wiem, czy to coś da. No patrzcie, prędkość i odporność rzucona na Mantykorę, tak pewnie, żeby dorwała te rydwany Hadekowi. No i cóż, no nic więcej nie powiem, po prostu teraz Iron będzie robił wykończeniówkę, tak? Będzie otaczał z wszystkich stron Mrocznego Elfa, jaszczuro ludźmi i po prostu piechotę plus oczywiście rydwany starał się jak najszybciej pokonać. O, ręka bogów weszła w rydwany, ale nic nie zrobiła. Ona chyba się najbardziej sprawdza na albo jakąś tam gęsto ustawioną piechotę, albo po prostu na jednostki takie pojedyncze jak Lord czy Bohater. Okej, okay, tu włócznicy grozy też kolejni zaorani. Straż z Nagarondu oczywiście się trzyma, bo to nie jest jednostka taka łatwa do pokonania. No ale pasek jest ogromnie na korzyść jaszczuroludzi. Śmierć Malekita, no tak naprawdę, no w sumie ona o tym zdecydowała w dużej mierze, że tak się skończy ten pojedynek. No i okej, okay, no tutaj naprawdę nie mam co dużo komentować, no bo tu się dzieje tak. Ostrzał.
z Bastilodonów, chociaż ten Bastilodon już jest ścigany przez Czarną Straż na Garondu, ale morale pada jednostkom elfa, no i właśnie nawet nie zdążyły ta Czarna Straż na Garondu powalczyć sobie z Bastilodonami. No i cóż, idziemy do kolejnego pojedynku. Bam, 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 bam. Gdzie to jest tutaj? Teraz Eren zagra elfami mrocznymi, a elfami wysokiego rodu zagra Hadek. No ciekawie. No i Hadek, widzę, ma smoka i Alarielkę pewnie z leczeniem. Przypuszczam na gołębiu. I gramy na mapie Kraina Troli. Dobra. Eren. Włócznicy Grozy, siostry śpiewającej zagłady, czyli elfie wiedźmy rorowe, Włócznicy Grozy i siostry rzezi, to jest chyba pierwsza linia, tak to nazwijmy. Druga linia to siostry rzezi, elfie wiedźmy i maniacy pocisków. I dalej mamy tak, dwa oddziały mrocznych rycerzy na zimnokrwistych, balistę rozprowacze i jedna sztuka. Włócznicy Grozy do obrony, czyli łącznie jest cztery oddziały Włóczników Grozy, dwa oddziały sióstr rzezi i dwa oddziały elfich wiedźm. Do tego mamy czarodziejkę z magią śmierci, która ma na pewno ma pijawkę. Noż. I los Biuny, okej. Okay. Lordem jest wielki władca zwierząt? Co to kurde jest? To jakiś nowy lord. Ach, i to na Rydwanie. Ciekawe. I to by było wszystko. Co ma Hadek? Hadek ma na pierwszej linii włóczników trzy oddziały. Na drugiej linii ma dwa oddziały białych lwów. Trzecia linia to łucznicy. Ma też Hadek dwa oddziały balist szpony orła. Ma dwa oddziały smoczych książąt. Z oczywiście Gwiezdnego Smoka i Alarielkę, która ma Gwiazdę Avelornu, buff do pancerza i krew ziemi. Tak by to wyglądało. Więcej jednostek nie widzę. Tak więc mamy pojedynek elficki i pewnie, mam nadzieję, epicki. Nie tylko to, że elfy walczą ze sobą, ale również, że będzie epicko. No tak, jeśli chodzi o dystansowe jednostki, no to troszeczkę więcej, mówię o balistach, ma Hadek. Zobaczymy, czy to mu się opłaci. Okej, okay, smok chyba jakieś zionęcie zrobi w siostry rzezi od pleców. Bardzo dobry cel. Tak jest, trzeba siostry rzezi orać, bo to jest jednostka, która naprawdę się, chociaż nieduży tam damage jest, im zadany. Chyba jakby się nie ruszyły one w tym momencie, jakby Hadek zrobił tutaj zionięcie od boku, to by było bardziej efektywne. No i dobra, pytanie, jak teraz siostry rzezi razem z elfiemi? Kurde, ja już nie wiem jak mówić. Z elfickimi wiedźmami się przebiją. Na razie widzę, że zimnokrwiści i elfie wiedźmy smoczych książąt tutaj z tej strony orają porządnie. Raz, że teraz elfie wiedźmy rzucają mają tą umiejętność, że mogą sprawiać, że jednostka wroga jest poza kontrolą, tak, że ona wpada w szał. A dwa, że zimnokrwiści, no właśnie, są mocni. Tu widzimy, że Alarielka razem ze smokiem stara się ganiać lorda mrocznych elfów i chce go, zdaje się, zabić. Tak, żeby busty do morale spadł elfom mrocznym. Tutaj widzę, że tych akurat nie stracił smoczych książąt i tutaj ładnie zrobił wjazd Hadek na maniaków pocisków. Chociaż pijawkę, los Biuny dostały smocze książęta i to jest dobry czar na tę jednostkę. Na pewno pokara mocno. I tutaj smokiem widzę, że zlatuje na jeszcze czarodziejkę śmierci. Hadek, ależ tu się dużo dzieje, naprawdę. Ale Alarielka, zobaczcie, o nie, ona jest teraz też poza kontrolą, bo elfie wiedźmy ją wprowadziły w szał i zimnokrwiści, plus tutaj jeszcze nawet ta pomoc smoczych książąt nic nie da, bo one też są w szale i Alarielka, no, kurczę, no, będzie za chwilę pokonana. Bo z tego, co widzę, lorda mrocznych elfów gdzieś nie ma, czy jest?
Jest! Jest tutaj. Smok oczywiście może go załatwić, chociaż nie zlądował, nie wiem, dziwne czemu, Hadek nie ląduje. Czyżby chciał wykonać jakiś brew? Powinien wylądować natychmiast na tym wielkim władcy zwierząt, tym bardziej, że Alaira Świetlista uciekła. Uciekła z pola bitwy, więc zupełnie nie rozumiem decyzji Hadeka, że utrzymał w powietrzu smoka, kiedy powinien zająć się tutaj wielkim władcą zwierząt. Naprawdę, naprawdę tego nie rozumiem. To powinno być zrobione. Ale chyba Hadek chce się rzucić na czarodziejkę? Na mrocznych rycerzy? To nie ma sensu, bo tu są w pobliżu elfie wiedźmy, które sprawią, że będzie za chwilę smok poza kontrolą i może zostać pokonany bardzo szybko. W każdym razie widzę, że już się elfy mocno posypały Hadekowi. Tak, tutaj tylko jeszcze jakiś zdrowy oddział białych lwów został. No ale... no i gwiezdny smok. Troszeczkę smoczych książąt, ale one już tutaj też giną. Kolejni smocze książęta są przegonieni, więc raczej mroczne elfy to na razie, z tego co widzę, wygrają. No szkoda, że Hadek tego lorda nie załatwił. O, zionięcie, och, siostry rzezi, zobaczcie ile ich tu jest. Oj, to zionięcie ładnie weszło, nawet mimo ucieczki Irena, który naprawdę ma mega mikro, już kolejny raz się zachwycam tym mikro Irena. Ale szybko reaguje, bardzo dobrze ogarnia. Nie wiem, chyba na jakiejś zdebugowanej kamerze gra, że widzi tak pewnie wszystko dobrze z wysoka i reaguje idealnie. No i smok zlądował na siostrach rzezi i na czarodziejce. Tu siostry rzezi walczą z białymi lwami i z włócznikami. Ale kurczę, no, ten smok naprawdę... Oby tylko nie wpadł w elfie wiedźmy, bo za chwilę będzie poza kontrolą Hadeka. A jak będzie poza kontrolą Hadeka, to właściwie Hadek już może się pożegnać naprawdę ze zwycięstwem. No szkoda, że wcześniej mówię, no tak, już jest teraz poza kontrolą smok. Hadek już go nie wyciągnie z kombatu, a włócznie, wiadomo, mają bonusy do walki ze smokami, między innymi. Czy po prostu z dużymi jednostkami, więc jeszcze ostrzał z kurz. Lord ostatecznie i bohater czarodziejka żyją, więc 2-0. Irene wygrywa. Tak więc gratulacje dla Irena za ten tutaj pojedynek z Hadekiem. Hadekowi gratuluję, że zmierzył się z Irenem, który no graczem łatwym nie jest do pokonania, jak wszyscy wiemy. No i cóż, mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku. Tak więc do zobaczenia, hej!